Witajcie, z tej strony Chrom Midas. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam specjalnego gościa. Jest to Aura, która jest moją widzką i przyjechała do mnie specjalnie na majówkę. Zazwyczaj nikt do mnie nie przyjeżdża, ale Aura jest wyjątkowa. Więc chciałbym dzisiaj, aby Aura zrelaksowała się razem z nami i będziemy ją czesać, ponieważ ma naprawdę fantastyczne włosy. Są one bardzo zdrowe. Aura przywiozła również kilka wyzwalaczy, które będą użyte w kolejnych filmach. A dzisiaj zajmiemy się takim krótkim masażem relaksacyjnym włosów. Nie wiem jak wam, ale mi ta szczotka brzmi naprawdę niesamowicie. Wam się przyznać, że nie ma w ogóle doświadczenia, jeśli chodzi o czesanie dziewczyn ani facetów. Wierzcie mi na słowo, że jej włosy są naprawdę bardzo miękkie. Spróbujmy na mokro. Czesanie jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem.
że dźwięk czesania będzie dobrze słyszalny w mikrofonach. Trochę się tego obawiam. Zamknij oczy i zrelaksuj się. Te włosy są naprawdę fantastyczne. Mam nadzieję, że czujesz się choć odrobinę zrelaksowana. Aura przywiozła również fantastyczną świeczkę, która wygląda właśnie tak jak moje logo, czyli łapacz snów. Jest na pewno bardzo ciekawym wyzwalaczem i daje również bardzo fajny dźwięk. Chciałbym, abyś oczyściła swój umysł, aby wszystkie złe emocje wyzwoliły się i uciekły gdzieś daleko. Mam tutaj gąbkę, ostrą gąbkę, którą będziemy gnieść złe emocje. Większość rzeczy tak naprawdę i tak nie mamy wpływu. Nie ma sensu się przejmować. Wiele z nich siedzi tak naprawdę w naszej głowie. Dźwięk tej ostrej gąbki symbolizuje wszystkie nasze wady. Pozbądźmy się ich, chociaż na chwilę. Jesteś teraz bezpieczna. Znajdujemy się tutaj jedynie we dwoje. Wszystkie złe emocje oddalają się coraz mocniej dalej. Jesteś zrelaksowana. Czujesz luz.
wydaje bardzo relaksujący dźwięk. Thank you.
przesadzajmy z ilością. Też bardzo delikatne dłonie. Ciepło. Nasze dłonie bardzo wiele o nas mówią. Druga łapka. To jest chyba krem kokosowy. Fantastycznie się wchłania. Twoje dłonie również powinny się zrelaksować w całym dniu. Zatrzymajmy całe dobro zamknięte w naszych dłoniach. Nasze wewnętrzne ciepło.